Nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowiańskości. W dzisiejszych Słowiańskościach kontynuujemy cykl rozmów kwarantannowych, a dzisiaj moim i waszym gościem, gościnią jest Marta Krajewska, którą na pewno znacie z książek o Wilczej Dolinie. Cześć! Cześć, witam wszystkich. Cześć Natalio. Chciałabym zacząć nie od twoich książek tym razem, ale od tego, co gdzieś mnie dręczy strasznie i ciągle trafiam na to hasła, więc zapytam cię, co słowiańskiego pamiętasz ze szkoły? Okej, to jest dobre pytanie na początek. To jest temat, który chyba obie lubimy, czyli ten fajny mit. Tak, słynny mit, panie, czemu nas tego w szkole nie uczą i czemu tylko ta mitologia grecka wszędzie. Ja pamiętam Słowian ze szkoły. Mało tego, w zeszłym roku pomagałam córce, która była w 4 klasie, uczyć się historii i właśnie przerabiałyśmy ten czas przedchrześcijański i to, co doprowadziło do chrztu i w ogóle okoliczności chrztu. Więc wiem, że te lekcje są w programie podstawówki. Ja pamiętam, że też to w podstawówce mieliśmy. Pamiętam moją nauczycielkę od historii, która nam bardzo dużo na ten temat opowiadała i ona w ogóle była taką bardzo ekspresyjną postacią i zapadło mi w pamięć te wszystkie opowieści i o tym pamiętam, był też światowidz bruczański i tak było tego trochę, pamiętam. Natomiast z liceum pamiętam Słowian z racji tego, że się totalnie zbłaźniłam na lekcji, czyli odpowiadałam właśnie ze Słowian i mieliśmy takiego fajnego młodego nauczyciela i zostałam zapytana tam coś o tych Słowianach, nie pamiętam już jakie było pytanie. W każdym razie popisała się Krajewska wypowiedzią, że bogiem Słowian był Pierun i tutaj po prostu mój historyk parsknął śmiechem, zapytał co, jak się nazywał jeszcze raz? A ja stałam tam i skoro nie Pierun, to jak to było? Wiedziałam, że to było coś z piorunem, ale nie bardzo kojarzyłam, w którą stronę to słowo mam przekręcić, żeby było. A ponieważ jestem tradycyjnym wieśniakiem, to oczywiście poszło mi w pieruny. No i potem nie mogłam sobie pokojarzyć, jak to właściwie powinno być. Także pamiętam doskonale, że na pewno na 100% Pierun się w programie liceum historii pojawiał w moich czasach. No i teraz wydaje mi się, że to się wiele nie zmieniło. Natomiast wydaje mi się, że cały ten mit tego, że w szkole nie uczą nas mitologii Słowian, no jest bardzo prosty do wytłumaczenia, no bo byłoby dużo prościej, gdybyśmy mieli jakąś jedną obowiązującą oficjalną mitologię, tak? A my ciągle nie mamy czegoś takiego. My tak trochę krążymy sobie, na razie budujemy pewną mitologię. Ciągle jeszcze każda mitologia, która się pojawia na rynku, jest szeroko dyskutowana i jedni są jej zwolennikami, inni są przeciwnikami. Tak właściwie każdy trochę wyciąga z tej całej historii, z folkloru, z ludowości takie swoje inspiracje i ta mitologia, nie można powiedzieć, żebyśmy mieli swojego parandowskiego w tej chwili, więc trudno jest też dzieciom coś stuprocentowo powiedzieć. Zwłaszcza, że te mitologie takie literackie to jest nowa rzecz. No to się pojawiło w ciągu ostatnich kilku lat, wcześniej nie bardzo byłoby w ogóle z czego korzystać. Ale nie wiem, czy ty pamiętasz. Ta jego mitologia ma dokładnie tyle samo lat co ja, więc powiedzmy, że dałoby się, no ale jak dzieci w podstawówce. Ale to nie jest poziom podstawówki. No dokładnie, no to w ogóle nie jest poziom w liceum nawet, wydaje mi się. Takie główne rzeczy, które można by było dzieciom powiedzieć, no to się im mówi właśnie gdzieś tam na lekcjach historii czy polskiego, ale przecież mamy swoje mity założycielskie, przerabiamy je na język polskim, tak? Mamy legendę o Lechu, Czechu i Rusie, mamy tam wszystkie inne bajki, wszystkie bajki w ogóle, które mamy w dzieciństwie, gdzieś czytane właśnie. Dokładnie, Piast, Popiel. I także to się pojawia, tylko że ja o tym ostatnio właśnie też toczyliśmy taką dyskusję na panelu tym o Słowiańszczyźnie w komiksie i bardzo fajnie się z dziewczynami nam na ten temat rozmawiało i tam też tłumaczyłam mój punkt widzenia, że właściwie szkoła ma też swój program do zrealizowania i jeżeli w szkole pojawia się taka na języku polskim taki temat jak mit, wiesz, czym jest mit, jak się go buduje i tak dalej, no to uczymy się go na języku polskim na przykładzie czegoś, co jest dobrze zbadane, na przykładzie czegoś, co już jest w kulturze dobrze zakorzenione. I to jest mitologia grecka i to jest parandowski, tak? A dziwne by było, gdybyśmy nagle mieli wybrać jakiś mit słowiański, bo trzeba by się zdecydować, który ten mit bierzemy, z której mitologii, na czym się, no co tym dzieciom chcemy włożyć do głów, tak? Zwłaszcza, że te mity też są rekonstrukcjami, a nie faktycznie starymi opowieściami. No to znaczy, no one się nie zachowały, nie?
Parandowski też nie jest jedyną mitologią, tak. jedyną wersją mitów greckich, no ale jest tą, która w tej chwili jest uznana i obowiązuje w cudzysłowie, tak? Więc no powiedzmy, że można już się na nim w jakiś sposób opierać, jest literacko, już jest zakorzeniony, natomiast ta mitologia słowiana jeszcze ciągle nie jest. Może w następnym pokoleniu jakaś taka mitologia się, któraś z nich okaże się tą słuszną, jedyną, reszta będzie ciekawostkami, ale myślę, że nawet tak może się nie stać. Może być po prostu zawsze tak, że to będzie pewna dowolność w tej mitologii i tyle. Byleby na historii nie pojawiał się temat Wielkiej Lechi jako państwa, które było przed Mieszkiem, to wszystko będzie git. No. Tak, myślę, że tak. Chociaż fajnie byłoby też, myślę, z dzieciakami rozmawiać o tej Wielkiej Lechi, też trochę w kontekście uczenia ich krytyki jakiejś i krytycznego tak. podejścia. Mhm. Tak, też sądzę. Ale właśnie, bo rozmawiałyśmy jakiś czas temu też właśnie o tym wątku tej szkoły i wspomniałaś wtedy fajną rzecz, że tak naprawdę ta słowiańszczyzna nam się przewija cały czas właśnie w takich tych bajkach, opowieściach, które my tak naprawdę wszyscy znamy z dzieciństwa. Ale my dopiero jakby w dorosłym życiu, wśród tych osób, które teraz tak się interesują tym tematem, dopiero do nas dociera, że to jest słowiańskie. I pamiętasz, że wspomniałyśmy wtedy tak, że może to jest kwestia tego, że ta słowiańszczyzna cały czas kojarzy nam się też z jakąś egzotyką. Tak. A nie z czymś takim naszym, nie? Tak, myślę, że to właśnie jest ten efekt tego, że pewne elementy tej słowiańszczyzny są tak już wrośnięte w nas, te wszystkie bajki, których wysłuchiwaliśmy gdzieś w dzieciństwie, baśnie polskie wszelkiego rodzaju i tych motywów jakby tak poszukać, to naprawdę jest dużo i nawet w szkole jest ich dużo, bo mamy przecież i te swoje świtezianki, jakieś takie, no wiecie, romantyzm jak wchodzi, wiesz, to tam jest mnóstwo takich rzeczy, ale tak. nawet poza romantyzmem pojawia się potem już od romantyzmu właściwie takie jakieś elementy gdzieś tajemniczości, nie wiem, jakichś topielców, to one się znajdują, jakichś duchów, tylko to jest kwestia tego, że my jakby trochę nie zwracamy na to uwagę, bo to jest dla nas tak bliskie, takie zwykłe, tak normalne, że już nie poddajemy tego w żaden sposób krytyce. To jest, ja może pójdę teraz po bandzie, ale ja często zauważam na przykład wśród osób, które są na przykład niewierzące, tak jak ja, prawda, że mimo, że uważam się za osobę niewierzącą, w dalszym ciągu wychowałam się w tej kulturze katolickiej głównie i w tym momencie bardzo dużo rzeczy nie poddaję nawet w wątpliwość, tylko czasami dopiero coś jak mnie tknie, to zastanawiam się, dlaczego ja tak właściwie robię, skoro tak właściwie nigdy się nie zastanawiałam nad tym, że to jest na przykład w jakiś sposób nielogiczne albo że jest naleciałością już religijną, tak, w moim życiu. I wydaje mi się, że na tej samej zasadzie te wszystkie rusałki czy właśnie wodniki, jakieś takie trochę myślenie bardziej magiczne, te wszystkie zabobony, to wiązanie czerwonych wstążeczek na wózkach dziecięcych czy na kołyskach, to wszystko jest nam tak bliskie, już takie... No takie nasze, że nie postrzegamy tego jako czegoś wyjątkowego, tylko to jest coś, co zawsze było, tak? I nawet jeżeli się teraz podśmiechujemy już z tego wiązania czerwonych wstążeczek, to mimo wszystko w dalszym ciągu ja tą czerwień widzę na wózkach. I to niekoniecznie są ludzie, którzy są zafascynowani słowiańszczyzną dawną, tylko to są ludzie, którzy robią to, bo tak się robi po prostu. Bo wszyscy wcześniej tak robili, to tradycja tak zwana, nie? Dokładnie. Dokładnie. I zawsze się trafi jakaś mama albo ciotka, która powie, żeby to zrobić, prawda? Tak, zawsze. I właśnie bez zastanowienia na tym, że to jest jakiś zwyczaj słowiański, pogański, nie? To też jest ciekawe właśnie, jak to jest wrośnięte. Ale właśnie, jak jesteśmy w tym temacie, to skąd wzięło się u Ciebie to przekonanie, zwłaszcza po tym Pierunie w szkole, żeby wykorzystać tę słowiańszczyznę w swojej książce? No właśnie, to jest zabawne, zawsze uważam to za strasznie śmieszne, że ja po prostu jeszcze w liceum kompletnie nic nie miałam pojęcia na temat Słowian, poległam na jakimś Pierunie, a kto by pomyślał, że kiedyś Krajewska będzie tutaj, będzie pisać takie książki i będzie w ogóle tyle wiedzieć, bo no, zdaję sobie sprawę, że dużo rzeczy jeszcze pozostaje mi do nauczenia się, ale no, jakiś tam poziom już tej wiedzy mam i mogę na nim budować. No i już bym teraz Pieruna raczej tam gdzieś nie pomyliła. To się wzięło w ogóle, znaczy oprócz tych elementów, które zawsze były w człowieku wrośnięte i wydaje mi się, że w jakiś sposób też zawsze trochę nami kierują, czyli no jedni będą lubili bajki Disneya bardziej, a inni będą lubili bardziej baśnie polskie. Ja byłam z tych ludzi, którzy bardziej lubili baśnie polskie i rusałki i pamiętam jedną z moich ulubionych bajek, mieliśmy takie przeźrocza, prawda, takie w latach tam 80-tych, 90-tych i tam była taka bajka o diable i dzielnym stojanie i ona była pięknie zrobiona i to była jedna z moich ulubionych bajek, a drugą taką baśnią i miałam ją w wielu różnych wersjach we wszystkich tych tomach z baśniami polskimi, to była bajka o rusałku i rybaku. O Boże, o rusałce i rybaku. I to była też świetna taka baśń, to mnie zawsze
zawsze mnie to jakoś fascynowało. Wiesz, no, są takie dzieci, które będą chciały, żeby im mama co wieczór czytała Czerwonego Kapturka, a są takie dzieci, które będą chciały, żeby im co wieczór czytać tam o diable i dzielnym stojanie, no nie? I ja byłam właśnie z tych stojanów. Więc to zawsze gdzieś w człowieku jest i już cię jakoś tam kieruje. Ale tak naprawdę taka stricte słowiańszczyzna, że zaczęłam rzeczywiście czytać mądre książki, to dopiero pojawiła się u mnie w 2009 roku. Ja wtedy byłam już w trakcie pisania Idziczek i Mrozów, no bo ten świat jest ze mną od bardzo, bardzo dawna i zawsze mi tam gdzieś towarzyszył, ale wtedy stwierdziłam, że robię podejście numer 5780 i napiszę powieść. No i wtedy mieliśmy taki zwyczaj z mężem, że jeździliśmy po zamkach polskich, a ponieważ mieszkamy tu na południu, to tych zamków trochę tutaj mamy. I byliśmy w zamku w Dębnie, kiedy się akurat odbywał turniej rycerski. I to jest taki turniej przekrojowy, tam są wszystkie epoki. No i mimo, że byli tam ci różni piękni husarzy, czy jakieś inne wojska z czasu potopu szwedzkiego, gdzie wszyscy byli tacy piękni w koronkach, to mi się jakoś spodobali ci wcześniacy. I wiesz, w tej surowości ich takiej, w tym, że po prostu to jest tak naprawdę banda facetów, którzy idą i walą tymi mieczami o tarcze. To było coś takiego fajnego. Nie zapominajmy o toporach. Nie zapominajmy o toporach. To było takie fajne, takie, no nie wiem, spodobało mi się, gdzieś mi tam drgnęło w sercu. I no i wtedy, jak wracając już do domu, już jadąc w aucie, wiedziałam, że kurczę, przecież to nie musi być, ta moja książka, to nie musi być jakieś tam zwykłe, fantastyczne quasi średniowiecze, to może być coś bardziej naszego, takiego polskiego, tylko ja się muszę dowiedzieć więcej. I wtedy zaczęłam dużo, dużo czytać, odłożyłam pisanie Idziczek i Mrozów na prawie pół roku i wtedy tam zgłębiałam te wszystkie klasyczne książki, bo to był, w 2009 roku jeszcze nie było tych teraz takich obecnie topowych książek, tylko trzeba było się opierać na tej starej klasyce, więc czytałam tak Muszyńskiego, Geisztora, leciałam po prostu po tych klasykach, co zresztą uważam za świetną rzecz, dlatego że to już zupełnie inny temat, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy obecnie próbują się interesować czymś więcej niż samą fantastyką słowiańską, tylko na przykład zainspirowani fantastyką, chcą przeczytać coś mądrzejszego, mają dużo trudniejszy wybór niż ja miałam wtedy w tym 2009, bo teraz na rynku jest bardzo dużo takich książek, no, które fałszują troszkę ten tak, obraz tej historii. Wspomniana Wielka Lechia chociażby, nie? No dokładnie, Wielka Lechia, czy wszelkiego rodzaju różne wytwory, naprawdę takie trochę chciejstwo autorów, którzy aspirują do miana naukowców, ale tak jak mówię, są trochę takimi pseudonaukowcami. Jeżeli ktoś się dobrze nie zagłębi w to, kim jest autor książki, którą ma zamiar przeczytać, to może się po prostu troszkę zdziwić, bo sama miałam taką sytuację, że w którymś momencie jeden z moich znajomych na Facebooku wrzucił post z jakimś linkiem do Gieszka właśnie, do Wielkiej Lechi i z wielkim komentarzem: rany, czemu oni nas tego nie uczą w szkole? Ludzie, wy wiedzieliście o tym? Wyobraź sobie moją reakcję. A znaliśmy się bardzo słabo i tak pierwszą moją reakcją było: nie idź tam, nie idź, nie komentuj tego. No ale wiesz, no walczyło ze mną takie, nie chcę się w to mieszać. Walczyło poczucie ze mną, misji. Tak, poczucie misji i takie: ratuj tego człowieka. I najgorsze było, że jego znajomi w komentarzach też zaczęli, wiesz, googlować temat i w komentarzach: patrz jeszcze tu, wow, wow, zobacz na to, nie? A ja po prostu scrollowałam te komentarze i myślałam sobie: nie, nie idźcie tam, ludzie, nie czytajcie tego. Także zdaję sobie sprawę, tym bardziej, że nie wiem, wchodzę do jakiegoś marketu i widzę, jakie książki są wrzucane w tych takich koszach na przykład, mm-hmm. w tych miejscach, gdzie te książki właściwie same ci się pchają do rąk, mają atrakcyjne tytuły, atrakcyjną czatę taką graficzną i na pewno są dużo bardziej przystępne, tak nawet wizualnie, dla kogoś, kto szuka źródła, niż no te stare książki, czy te mądre jakieś naukowe opracowanie, prawda? Każdy będzie wolał sięgnąć po coś przystępnego, czyli takiego raczej popularno-naukowego, a tam trzeba po prostu bardzo mocno wiedzieć, co się czyta. To prawda. Zresztą też się mówi o tym, że nawet naukowcy teraz bardziej niż prowadzą swoje badania, kompilują po prostu pracę innych, więc tych tekstów może jest dużo, ale niekoniecznie one wnoszą nic nowego. I słuchaj, ja znowu nawiążę do tego, o czym już kiedyś rozmawiałyśmy w Biskupinie, gdzie tam miałyśmy na warsztacie właśnie warsztat pisarski. I jedno z pytań, które ci wtedy zadałam i które chciałabym powtórzyć, bo uważam, że to jest w ogóle strasznie ciekawa rzecz, to w jaki sposób przygotowywałaś się do pisania, ale jakbyś podała takie przykłady najdziwniejszych rzeczy, które zrobiłaś, przygotowując się do tworzenia tego świata.
W ogóle jestem typowym autorem, który ma trochę fioła na punkcie researchu, chociaż staram się tego oduczać, bo zdaję sobie sprawę, że ja potrafię stracić mnóstwo czasu na to, żeby na przykład znaleźć jedną informację, która dla 99,9% czytelników nie będzie ważna ani zauważalna nawet, a ta osoba, która się będzie chciała do czegoś przyczepić, i tak przyczepi się w innym miejscu. Ale jednak jestem z tych, którzy chcą wiedzieć, bo ja mam jeszcze ten pęd taki, że ja muszę wiedzieć chociażby dla siebie. I nawet jeżeli mam potem zapomnieć o tym, ale chcę wiedzieć w tym momencie. No i często to doprowadza do takich sytuacji, że na przykład pisząc trafiam na sytuację, gdzie nie wiem, chcę użyć słowa cebula, przykładu na przykład syropu z cebuli, zaczynam się zastanawiać, dobra, ale oni naprawdę znali cebulę, czy nie znali cebuli, zaczynam szukać, dwa źródła mówią, że znali, trzy źródła mówią, że nie znali i zaczynasz się głowić, tak? I teraz możesz poświęcić kolejne 2 tygodnie na ustalenie cebuli, ale i tak okaże się, że jeżeli już będę 100% pewna, że a dobra, okej, to cebula była, to ja ją tam wrzucę do tej książki, po czym na pewno na bank znajdzie się ktoś, kto powie, a cebuli tam, proszę pani, nie było, Krajewska pisze bzdury. No wiadomo, tak, bo on na przykład akurat czytał te inne źródła. No i często mi się zdarzają właśnie takie długie przestoje z tego researchu, który ja kocham, ale też przeklinam. Zdarzyło mi się jeszcze właśnie na samym początku, chciałam mieć tam u siebie święty Gaj, no i chciałam go jakoś opisać, ale zaczęłam się zastanawiać, że okej, dobra, dęby, tylko czy dęby rosną na takiej wysokości geograficznej, czy tam mogło być tych dębów tak dużo, czy oni mogliby zrobić święty Gaj, a jeżeli one były takie rzadkie, no to tym bardziej zrobili z nich święty Gaj, prawda? No to dobrze, tylko czy one tam mogły być? I ja wtedy czytałam i gdzieś w Moszyńskim po 900 tonach ustaliłam, że tak, na Syberii są sosnowe gaje, święte gaje i mogą to być sosny, po czym i tak zrobiłam tam dęby i stwierdziłam, że i tak, jak będzie to sosnowy święty gaj, to prędzej mi się ktoś przyczepi, niż ktoś mi się przyczepi do tego, że dęby rosną albo nie rosną na jakiejś wysokości. No i to jest też coś, co doprowadzało mnie swego czasu do obłędu, czyli na przykład to, że sama rekonstrukcja historyczna kłóci się co do niektórych elementów. I naprawdę momentami mam wrażenie, że fantastyka jest najbardziej researchowym gatunkiem literatury w tej chwili. I ja czasami naprawdę zastanawiam się, czy ktoś za chwilę mi się nie przyczepi do tego, że nie wiem, ktoś nie może mieć obszytej sukienki krajką zrobioną na tabliczkach, ponieważ wikingowie nie dotarli w góry północy, nie? Więc momentami już robi się taki zamęt. A pamiętam też sytuację, w której pisałam opowiadanie, jedno z tych pierwszych opowiadań do Czej Doliny, Zapach jej czerwony, i tam jest taka sytuacja, w drugiej części, w zimnej, jest taka sytuacja, że bohaterka w końcu bierze ten nóż słynnego opiekuna i wbija go tam w głowę, tak od dołu w tą podstawę czaszki tutaj potwora. No i wrzuciłam to opowiadanie, ja to wtedy jeszcze pisałam na fantastyka.pl, wrzuciłam tam to opowiadanie i ktoś mi zwrócił uwagę, że nie da się tak noża wbić w czaszkę, bo to kości tam są za twarde i tak dalej. Więc musiałam wiedzieć, czy to jest możliwe. No wiadomo, że to jest jakaś tam konwencja, bo my to piszemy fantastykę, tak? No i wiadomo, że też czytelnicy pewnych rzeczy się spodziewają. A potwór może też mieć bardziej miękkie kości, na przykład. Tak, na przykład nadgnite, no nie? Tak, bo to tak. Jednak są truty. Jakby nie patrzeć. No ale tak, ale chciałam wiedzieć, w związku z czym wtedy spędziłam bardzo dużo czasu na takich forach, jak się okazało, forach dla pseudokibiców, dla kiboli. Bo tam były takie właśnie wiadomości i tam właśnie oni zastanawiali się nad bardzo różnymi rzeczami, czyli czym można zrobić komuś krzywdę albo czym ktoś dostał w głowę. I tam padło takie porównanie, że czaszka jest mniej więcej tak wytrzymała jak kokos, więc ja oczywiście kupiłam sobie kokos i dźgałam go nożami wszystkimi, jakie w domu znalazłam. No i trudność polegała na tym, że ten kokos mi się cały czas tam uciekał mi spod tego noża, ewidentnie nie chciał zostać zabity tym nożem. Wola życia kokosa. W końcu udało mi się go unieruchomić i tam próbowałam to dźgać, ale nie udało mi się go przebić. Możliwe, że miałam zbyt tępe noże, no bo ja tylko wtedy dysponowałam takimi nożami kuchennymi, ale możliwe też, że po prostu stwierdziłam, że podstawa czaszki jest na pewno dużo słabsza niż takie kości, wiesz, tutaj czaszki, więc uznałam, że może to nam tak zostać i nikt mi się nigdy już więcej do tego nie przyczepił, ale co sobie poczytałam na forach, to moje. Okej, czyli trzeba zapamiętać tę informację, że wiesz dużo na temat przebijania kości ludzkich. Żona to robiłam. Okej, także ja tylko uprzedzam, ostrzegam wszystkich, nie wchodźcie lepiej Marcie w drogę w takim razie. Jakby ktoś się chciał jeszcze do czegoś nieistotnego przyczepić, to niech pamięta tej informacji. O kokosie.
tak. Dobra, ale przebijanie kokosa to jedno. Ty w ogóle masz też całą masę takich fajnych zdjęć właśnie w tych strojach rekonstrukcyjnych i tak dalej. I też lepiłaś garnki, takie te gliniane? Czy tylko je wykorzystywałaś gotowe? Zdarzało mi się lepić w różnego rodzaju warsztatach, ale przede wszystkim też gotowaliśmy w takich garnkach, próbowaliśmy sobie sami gotować. W ogóle robiliśmy sobie z mężem takie eksperymenty, to jest taka nasza domowa rekonstrukcja doświadczalna. Gotowanie wody w takich garnkach to jest, wiesz, bardzo, bardzo ciekawe, bo dopóki tego nie zrobisz, to nie masz pojęcia o pewnych rzeczach po prostu. I ja miałam to szczęście, że na jednym z festynów, chyba to było w Krakowie, spotkałam Państwa Lisów. Właściwie to było takie strasznie ujmujące, bo wiesz, ja podeszłam i powiedziałam, że tutaj proszę o autograf i że też chcemy spróbować coś tam sobie pogotować w tych garnkach. Pan i Hanna mi wtedy powiedziała, o to uważaj sobie, żeby zrobić tak i tak i tak i żeby ten garnek obracać i powolutku do tego żaruj. Wiesz, to było takie super, ale bardzo dużo mi dało, bo jestem pewna, że mój pierwszy garnek by po prostu był od razu przepalony i rozbity, gdyby nie te rady, bo nie miałam bladego pojęcia, jak się do tego zabrać, wiesz. No i oczywiście, że szyłam sobie sama też sukienki, do tej pory zresztą szyję. Pierwszą sukienkę, jaką uszyłam, pierwsze giezło właściwie, jak uszyłam, szyłam ręcznie, bo byłam tak bardzo ortodoksyjna i postanowiłam uszyć ręcznie. Zajęło mi to 3 dni, potem stwierdziłam, że sukienkę wierzchnią szyję jednak na maszynie. Być może oczywiście to jest straszny faux pas i pewnie niektórzy bardziej ortodoksyjni rekonstruktorzy stwierdzą, a to już nie czytamy jej książek, bo ona uszyła sobie na maszynie sukienkę. No ale prawda jest taka, że ja widzę też po rekonstruktorach, że bardzo często kroje sukienek są na przykład dopasowywane, że rękawy są podcinane, nie są już tak szyte na prosto, tak, na tak kwadratowo. I na maszynie widzę, też się zdarza. Tak, tak. I także no dla mnie po prostu są rzeczy istotniejsze może niż to, czy sukienka była szyta na maszynie, czy była szyta nićmi, nie wiem, wiesz, tkanymi z własnego tam lnu i czy zbierały ten len dziewice o świcie, tylko bardziej chodzi mi o to, żeby mieć sukienkę. I zawsze mogę troszkę tutaj się wesprzeć tym, że ja jednak piszę fantastykę i oczywiście chodzi mi o to, żeby pewne rzeczy ludziom pokazywać i uczyć ich. Ale dla tych ludzi tym bardziej nie jest ważne, czy sukienka jest uszyta na maszynie, czy ręcznie, prawda? Wspominałaś też kiedyś, to też jest w ogóle rzecz, która mnie szalenie fascynuje, bo ja bardzo bym się chciała nauczyć tkać krajki. A ty to umiesz? Nauczyłaś się tego sama, czy gdzieś byłaś też na jakichś warsztatach? Nie, jak ja zaczynałam wtedy w tym 2009, to w ogóle to jest niesamowite, ale to było 11 lat temu, a czasami mam wrażenie, że to było w jakimś innym świecie, no bo wtedy w internecie było tak naprawdę bardzo, bardzo mało rzeczy. Internet w ogóle funkcjonował trochę inaczej. Facebook tak naprawdę gdzieś tam raczkował, ja chyba nie miałam wtedy nawet konta na Facebooku. Głównym takim forum rekonstruktorskim była Frecha i tam się wszyscy pojawiali. I stamtąd część rzeczy wiedziałam, domyślałam się, ale wiesz, to nie było filmików na przykład na YouTubie. Były jakieś tam bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, które można było wyczytać po prostu w artykułach. Były blogi, na których dziewczyny próbowały to tłumaczyć. No i tak naprawdę wszystko trzeba było troszkę własną wyobraźnią i metodą prób i błędów wypracować, więc najpierw nauczyłam się tkać na bartku i do dziś mam tą swoją pierwszą krajkę, którą sobie wtedy utkałam. A potem nauczyłam się na tabliczkach i moja mama, która jest rewelacyjną szwaczką, twierdzi, że to jest dla niej czarna magia i ona tego nigdy nie zrozumie. A dla mnie fascynujące jest to, że szczególnie przy tworzeniu wzorów ja się wspomagam kartką w kratkę i kredkami kolorowymi i dużo liczę, tak? Bo tam musisz liczyć dużo rzeczy. Oczywiście to nie jest jakaś matematyka wyższa, no ale zastanawiam się, te kobiety, które wtedy tworzyły te wzory, czy one się czymś wspomagały? No przecież nie miały kartek w kratkę i musiały coś w jakiś sposób kombinować. Nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić, nie wydaje mi się, żeby możliwe było zaprojektowanie tak skomplikowanych wzorów tak po prostu w głowie i zrobienie tego tak po prostu. One musiały coś w jakiś sposób to sobie szkicować, planować. I tak jak sobie tak wiesz, siedzisz przy tej krajce którąś godzinę, to zaczynasz myśleć nad różnymi rzeczami. Ktoś kiedyś powiedział, że każda czynność powtarzana dostatecznie długo jest medytacją i tkanie krajek jest właśnie takim rodzajem też odprężenia dla mózgu. Poza tym ten efekt, to że masz potem tą tkaninę, czy ten pasek i on jest taki ładny, bo najczęściej wychodzą bardzo ładnie, to jest bardzo satysfakcjonujące. Chociaż plecy bolą. No tak, to trochę tak jak też z haftem, on też w pewnym momencie działa tak, że się człowiek wycisza i też medytuje właściwie, bo to są ciągle te same powtarzalne schematy, ruchy, nie? Dobra, to wiemy już, jak się przygotowywałaś do pisania tych książek, czyli powiedziałabym, że bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem, ale cykl jeszcze nie jest skończony.
I teraz następuje to bardzo trudne pytanie. Nie bij, proszę. Ale jak ta trzecia część? No, czy zauważyłaś, że dzisiaj strasznie tak słońce zachodzi, jakby jutro miało lać, prawda? Podobno mają być przymrozki i muszą powiedzieć... Tak, zauważyłam. Ale to jest wspaniała pogoda do tego, żeby coś napisać. Tak, ja nawet przed naszą rozmową pisałam. Muszę z dumą powiedzieć, także... Bardzo ładnie. Tak, jestem z siebie dumna. Może jeszcze jakoś straszliwie dużo nie napisałam dzisiaj, ale napisałam przynajmniej coś. Wiesz co, no jestem w trzecim tomie, piszę go. Mam wrażenie, że ten zeszły rok, który był dla mnie bardzo trudny pod względem takim życiowym i psychicznym i był przestojem, jak idzie o pisanie, totalnym dla mnie. Myślę, że on był mi w pewien sposób potrzebny, on wyjdzie tej książce na lepsze, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że to strasznie już długo trwa i mi jest już głupio z tym, że to tak długo trwa, ale wiem, że gdybym napisała tę książkę na szybko, tak jak ją wymyśliłam na początku, to tak jak mi się wydawało, że chcę, żeby to się skończyło, to ona nie byłaby taka fajna, jak będzie teraz, bo w zeszłym roku wpadłam na bardzo fajny pomysł, zresztą przy pomocy mojej siostry Agaty, która mnie tam natchnęła jednym zdaniem, które mi się wydawało wtedy, jak ona mi to powiedziała, kompletnym kosmosem, bo ja tam jęczałam do niej, że właśnie mam tu taką zagwózdkę i coś tam. I Agata wtedy po prostu powiedziała jedno zdanie, a jakbyś im zrobiła? I wtedy miałam, wiesz, moją pierwszą reakcją było, co? Nie, wiesz... W pierwszej chwili chciałam jej rozradzać, mówić, że nie, bo to w ogóle tu nie pasuje, a potem nagle mnie olśniło i wiesz, i wracałam od Agaty, ona mieszka może, nie wiem, 50 metrów ode mnie, wieczorem już późno było, wracałam od niej, taka rozanielona i po prostu w ciągu tych 50 metrów wymyśliłam ten tytuł, Wezwijcie moje dzieci i ja już wiem po prostu i nagle spłynęło na mnie, doskonale wiedziałam, co chcę, żeby w tej książce się znalazło i wydaje mi się, że dla tej chwili warto było ten zeszły rok zmarnotrawić, bo ten rok zmarnotrawiłam między innymi dlatego, że gdzieś wewnętrznie ciągle czułam, że nie, to nie jest to, to nie byłoby dobre. A teraz przynajmniej wiem, że to, co piszę, to będzie chyba to, co chcę. Także wiem, że do końca tego roku oddam ten tekst do wydawnictwa, no i w przyszłym roku pewnie się ukaże. Mam nadzieję, no trzymajcie kciuki, bo wiadomo, że no, życie jest nieprzewidywalne, ale jeżeli wszystko się dobrze poukłada, no to prace trwają, ja piszę i myślę, że powinno być dobrze już. Super, ja trzymam kciuki, no bo bardzo też czekam na tę trzecią część, co tutaj kryć. Nie mi bardzo. Okej, to trzecia część tutaj się dzieje, a myślisz o tym, co będzie potem? Czy porzucasz ten świat, czy będziesz go kontynuować, czy może w ogóle napiszesz coś całkowitego spoza tego świata, z tej Słowiańszczyzny? I tu mi się przypomina twój żart, zdaje się, Prima Aprilisowy, tak? Który chyba jednak nie jest do końca żartem i dotyczy słowiańskiej erotyki, tak? Tak. To nie jest żart, to był taki mały teścik, bo ja tak wiesz, przy okazji tego zastoju tutaj w trzecim tomie zaczęłam sobie na boczku troszkę dla rozblokowania mózgu pisać taką opowieść. Ona miała być bardzo prosta, taka jednowątkowa historia, takie połączenie tego, co się dzisiaj dobrze przedaje, czyli wiesz, erotyka i słowiańszczyzna. I pomyślałam, że takie coś sobie napiszę. Ale oczywiście mój chory umysł jest taki, że nie może zostawić książki w taki sposób, więc już od razu musiałam nakminić tam mnóstwo różnych rzeczy. I na razie jedyne co, to staram się, żeby to było jednowątkowe, żeby mi się znowu nie porozbiegali ci ludzie, nie porozbudowywali na jakieś swoje poboczne wątki. Ale postaci są strasznie podstępne, więc wiesz, trzeba cały czas tam z batem nad nimi stać, a umysł autora jest jednak mocno rozbudowany. No i staram się nad tym panować. I rzeczywiście powstaje taki słowiański erotyk w moim wykonaniu. Na razie ta historia powstaje jako takie moje małe guilty pleasure, wiesz, takie coś, co sobie piszę przyjemnością po prostu, ale już rzeczywiście zaczyna mi się to rozbudowywać i ja wiem od początku do końca, co w tej książce ma się stać, bo ten pomysł to jest w ogóle typowa historia typu jestem autorem, czyli pewnego wieczoru po prostu nie mogłam zasnąć i wszystko mi się poukładało w głowie i do godziny 2:30 leżałam, przewracałam się na łóżku i wymyśliłam całą fabułę tej książki, łącznie z fragmentami dialogów, więc musiałam wstać o tej 2:30 i przez następne 2 godziny pisałam wszystko spisywałam, wszystko to, co mi przyszło do głowy, łącznie z tymi fragmentami dialogów, które, wiesz, dialogi pisane o 2:00 w nocy to nie są najlepsze dialogi, jakie ci do głowy przyjdą, ale one się wtedy wydają takie idealne i to jest piękne. Tak, znam to. I oczywiście do 4:30 pisałam te dialogi, ten plan, a o 6:00 musiałam wstać do pracy, więc... Ale to jest właśnie taki moment bycia autorem, kiedy wszystko cię, ta wena cię tak niesie po prostu na skrzydłach, że nawet jak następnego dnia już jest ta 6:00 i musisz wstać, to
w dalszym ciągu masz ten taki haj, że napisałam to w nocy i to jest takie świetne i jeszcze gdzieś tam do godziny 16, 17 niesie cię ten podniesiony poziom weny, a potem po prostu padasz na twarz, tak? No i ten erotyk, mam nadzieję, że jak go skończę, to dopiero się zastanowię, co z nim zrobię, bo on nie ma żadnego terminu, więc wiesz, może się okazać, że ja go będę pisać przez następne 2 lata, może się okazać, że po skończeniu 3 tomu od razu go gdzieś tam na szybko napiszę. Zobaczę, po prostu on nie ma żadnego deadline'u, co jest piękne. Ja nie lubię pisać z deadline'ami, blokują mnie, więc no... Mam jeszcze inne pomysły na powieści z Wilczej Doliny, więc tak szybko z niej nie wyjdę. Natomiast wiem, że od czasu do czasu zdarza mi się taki przesyt i ja wtedy muszę napisać coś zupełnie niezwiązanego z tym uniwersum, tylko po to, żeby po prostu na chwilkę sobie odpocząć. Ale na razie, na dzień dzisiejszy nie mam żadnego pomysłu na nic poza Doliny, więc no, pewnie zostanę tam przez chwilę. Okej, okay, czyli tak, czekamy na ten erotyk. Teraz to już musisz go napisać, bo ja bardzo chcę go przeczytać. I potem szykują się kolejne teksty jakieś z tego uniwersum Wilczej Doliny. Tak, tak, potwierdzasz? Tak, tak, tak. Super. Tak. Doskonale, doskonale. Mamy to nagrane i więc już teraz się nie będziesz mogła z tego wycofać. Wspaniale, bardzo mnie to cieszy. Super, no czas nam się kończy, więc będziemy kończyć. Trzymamy kciuki za twoje książki i na to, żeby dziękuję. Się pojawiły. Super i dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja też ci bardzo dziękuję, było miło jak zwykle.